Krzysztof, spodziewaliście się tak trudnego meczu z outsiderem Polonią Bytom? No powiem szczerze, że troszkę jednak tak, że spodziewaliśmy się, że takie mecze są dla nas najtrudniejsze już również w tamtej rundzie i teraz to się potwierdza. No wiadomo, no są drużyny, które tak podobnie jak z Kolejorzem, Stróże, mecz wyglądał dosyć podobnie, oni cofnięci głęboko, my próbujący atakować, no boisko też nie do końca nam sprzyjało dzisiaj, także, no ale nie ma co zwalać, no na pewno nie zagraliśmy na tyle dobrego meczu, żeby spokojnie go wygrać, ale takie mecze też trzeba umieć wygrywać i no, nam się udało, mimo słabszej gry tego dnia. W pierwszej części spotkania była sytuacja z twoim udziałem, wydawało się, że była ręka w polu karnym, opowiedz o tym nieco. No ręka była na pewno, dosyć daleko zresztą od ciała zawodnika. Pytałem pana sędziego w przerwie, powiedział mi, że widział tą rękę, aczkolwiek powiedział mi, że była to sytuacja, że ze zbyt bliskiej odległości go nabiłem. No wydaje mi się dziwne dosyć to tłumaczenie, no ale skoro widział rękę, ona była daleko od ciała, mi się wydaje, że powinien być rzut karny. Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej, teraz będzie łatwiej? No mam nadzieję, że był to taki mecz troszkę na przełamanie, bo tych punktów potrzebujemy jak wody i cały czas mamy cele awans do ekstraklasy i na pewno te punkty są nam bardzo potrzebne. Myślę, że to był właśnie taki mecz na przełamanie i dlatego bym sobie życzył, żeby teraz tylko było łatwiej. Przed nami Sandecja, która w ostatnim okresie też radzi sobie nieźle. No tak, no w tej lidze jak widać każdy z każdym może wygrać. No ostatni przykład jak meczu w Krakowi, gdzie przegrywa w zasadzie z drużynami, ze średniakami, przegrywa mecze i to 2-3-0, także naprawdę, no są dziwne wyniki, padają, kibice doszukują się różnych historii, ale po prostu ta liga jest na tyle wyrównana i tak to będzie wyglądać.